Siemaneczko ludziska, z tej strony Pomidorek.pl i zapraszam was na drugi odcinek Let's Play Rayman na Atari Jaguar. W poprzednim odcinku mniej więcej przeszliśmy pierwszy świat, poznaliśmy fabułę tej gry, jak i po prostu ostatni boss pierwszego świata skopał nam zadek, czyli tutaj mowa o Mosquito, nienawidzę cię śmieciu. I dzisiaj zabieramy się za Bandland. Oczywiście zaczynając z Bongo Hills. Rzecz jasna. Więc tak, jakby to powiedzieć, Bongo Hills troszeczkę się różni od tego Bongo Hills w późniejszych wersjach, a mianowicie tym, że no nie można się, że tak powiem, ślizgać. Czyli wiecie, o co chodzi. Tutaj mamy ten taki, no niestety, mały problemik. Wiecie co, zminimalizuję sobie Audacity i zobaczę, jak to się mniej więcej nagrywa. Bo niedawno miałem jakieś małe problemy, że mi się ciągle enkodowanie włączało. O, teraz tutaj bez problemu doszedłem sobie, nice. Dlaczego mówię bez problemu? Ja to nagrywam, moi drodzy, za trzecim razem. I mam nadzieję, że tym razem się nic nie spierdzieli. W ogóle, czekajcie, słychać dźwięk z gry? Aż muszę zobaczyć. Słychać. Dobra, jedziemy z koksem. Dlaczego się pytam? Ponieważ musiałem wam ręcznie wkleić muzykę już bez żadnych dźwięków gdzieś tak pod koniec odcinka, bo coś się spierdzieliło, że emulator jakoś tak dziwnie zapiszczał, kiedy zdobyłem życie w tych rundach magika. I no wiecie, co się stało, po prostu unlucky trochę. Ponieważ musiałem ten ręcznie to zrobić. Ale dobra, przypominam, że od odcinka trzeciego chciałbym zacząć tak jakby komunikację z wami, czyli po prostu będę wybierał najlepsze, jak i po prostu najciekawsze komentarze i będziemy sobie je czytać na odcinku, tak myślę. I co to tak zaczęło się tu przycinać? W tym momencie, kurde, co naprawdę tak dużo się dzieje na ekranie? Ja mam praktycznie, uwierzcie mi, wszystko powyłączane. Ja nie wiem czemu po prostu w tym momencie zawsze. Ponieważ, dlaczego mówię zawsze? Bo to jest moje trzecie podejście, jak nie czwarte. I po prostu musi się coś takiego dziać, no po prostu musi. OBS nie może po prostu sobie, nie wiem, dać siana i stwierdzić, że o, zrobimy odcinek bez problemu, Michale, Pomidorku. Nic nie będzie takiego, nie, nic z tych rzeczy. Po prostu OBS musi mi uprzykrzeć życie na każdym kroku. Zdenerwowałem się w tym momencie. A to dopiero pierwsze 3 minuty odcinka. Mam nadzieję, że ja nie spędzę tutaj godziny. Uwierzcie mi, poprzednie nagranie to była katorga. Katorga przez duże K. Serio. Ale dokonam tego, ja przejdę wersję na Atari Jaguar. Ale Allegro Presto może się pierdzielić. Jebać ten poziom. I tak będę wypipkiwał wszystkie moje przekleństwa. Bo tak chcę i mam taką ochotę. Nie, żeby coś, już przeklinam od między godziny, bo nie będę ukrywał, że już tam przynajmniej z godziny spędziłem w Allegro Presto i w Gong Heights. Pierdzielone dwa poziomy, nienawidzę. A ciekawi mnie, jak będzie wyglądała walka z bossem? Hehe, oj, to będzie dopiero kabarecik. Taki kabarecik nieśmieszny dosyć. Dobra, jedziemy tam, ponieważ tam jest klatka i myślę, że jak dolecimy do tej klatki, to zrobię sobie edit, bo why not? Po co macie to jeszcze raz widzieć? Myk! Klatka jest zdobyta. I widzimy się na końcu poziomu. Dobra. O, leci teraz motyw muzyczny Bandlandu. No, to jest motyw muzyczny Bandlandu, który leci dopiero teraz. Co jest ciekawe. Ale tamtej muzyczki w ogóle nie kojarzę. Pewnie to jest jakaś ten, specjalnie pod Atari Jaguar. Dobra. Muszę mieć tutaj kontrolę, jeżeli chodzi o dźwięki, bo coś się pierdzieli. Znaczy pierdzieli, po prostu się wtedy spierdzieliło. I nie chciałbym, żeby coś takiego miało miejsce ponownie.
Dobra, trzecia klateczka jest. Najsik. Powiedzcie, co tam u was ten, jak tam u was leci, bo u mnie nawet spoko, chociaż już chciałbym, żeby zima się skończyła. No powiedzmy, że już miesiąc został do końca zimy, no bo nie ukrywajmy, jest dzisiaj 15 luty, czyli już jak my mamy połowę miesiąca za sobą, lutego. I niedługo marzec. I wiosna. I będzie fajnie! Bardzo fajnie. Bym mógł rzec. O, a ja zrobię coś takiego. Ha! Oszukałem system. Patrzcie na to, polecę do góry teraz. Ha, ha! Ale oszukałem system. Jaki cheater ze mnie, nie? I tak dostałem się w taki oto sposób w 6 minut, a nie w 15, jak to było w oryginale. I tutaj jest znacząca różnica taka, że po prostu nie ma, że tak powiem, tła. Znaczy, tło jest, ale nie ma tego ciemnego tła i nie ma błyskawic. Błyskawic, tak? Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Przez chwilę myślałem, że ja źle to powiedziałem. Skonstruowałem źle zdanie. Lel. Tu za niedługo będzie runda bonusowa magika, ale my ją będziemy, że tak powiem, omijać szerokim łukiem i strumieniem. Ja te rundy bonusowe sobie zaliczę poza nagraniem. Poza tym, że jest to, co było w pierwszej rundzie bonusowej, nic się nie dzieje. Po prostu cały czas te rundy wyglądają tak samo. Albo po prostu robię osobny odcinek, jak będę zdobyło tam sobie życia, bo nie ukrywajmy, nie chcę tracić teraz czasu. Tym bardziej, że jestem zdenerwowany, ponieważ nagrywam to za trzecim lub czwartym razem. I chciałbym, żeby tym razem ukończyć ten banland pieprzony, kurde. Dlatego banland powinien być trzecim światem, ponieważ trzeci świat w ogóle jest lightowy, a banland jest, kurde, szatańsko trudni. Szatańsko trudni? What? Szatańsko trudny. Spierdzielaj. Dawaj mi życie. Moje życie. Piąte, no. Odzyskam to, co stracę. A raczej odzyskuję to, co straciłem. I myk. Dziękuję za uwagę. 7 minut ukończone. Wow. Dobra, idziemy z koksem, nie ma co się wygłupiać. Dobra. Ustaw się. Dobrze, jest dobrze. Perfekto. Musiałem się tego antytunka pozbyć, bo zakładam, że on by spowodował u mnie bardzo niefajne skutki, żebym zdenerwował się i bym zginął. Ale fajne jest to, że jak Rayman otrzymuje obrażenia, to można jakby go kontrolować. Coś, co powiedziałem w poprzednim odcinku, ale powtórzę to i tu znowu. Może nie będę aż tak rage'ował jak w pierwszym odcinku. W sumie nie. Największy rage był właśnie w tym odcinku, ale za którąś tam próbą. Wiecie co, ja w razie co zostawię sobie, albo nie, w sumie nie, bo zwaliłem, bo już skasowałem jakby ścieżkę dźwiękową, bo jej nie zapisywałem, cholera jasna. A pokazałbym wam, jak rage'owałem. Uwierzcie mi, takiego rage'a byście dawno nie widzieli. Ja miałem już nawet ochotę połamać klawiaturę na kolanie. Serio. Już byłem przygotowany do odłączenia klawiatury i ją połamania w pół. Bo zobaczycie, co się potem będzie w Allegro Presto działo. Zobaczycie, jaki... Ja się nie dziwię. Znaczy, ja się po prostu... cieszę, że te durnowatości nie zostały wprowadzone w późniejszych wersjach. Że to tylko zostało w wersji Atari Jaguar. I bardzo dobrze. Dobra, 10 minut i będziemy mieli zaraz ukończony pierwszy poziom Bongo Hills. Cieszy mnie to bardzo. Mam nadzieję, że się nic nie spierdzieli z dźwiękiem. Bo będę bardzo, bardzo zły. Nie idziemy tam, bo tam nie ma co iść, bo tam nawet życia nie ma. Gdzie życie było w późniejszych wersjach. Pierwszy fail. O, słyszycie tą muzykę? Ta muzyka leciała w tych poziomach, gdzie cię woda goniła. Najczęściej. I ona teraz nie wiem czemu leci, ale nie chce leci w sumie. W wersji na Atari Jaguar to jest normalne, że leci tutaj.
Dobra, o Jezu, znowu ten czerwony robot. Weź mi spierdzielaj z oczu. Gij mi z oczu, frajerze jeden. To przez ciebie też ginąłem. No dobra, powiedzmy, że jakoś mnie ten wynik satysfakcjonuje. Cholera, dostań się tu. Dzięki. Trochę opadłem, jeżeli chodzi o siedzenie. I nie rozumiem, po co są te Tinksy, co one mi dadzą. Żadnego życia nie ma nic, więc po co one są? Dla ozdoby? Wiecie co? Tutaj sobie zapiszę, bo nie widzi mi się po raz kolejny przechodzenie tego. Bongo Hills. Tak będę musiał tu wrócić po dwie klatki. Dobra, czas na Allegro Presto. No. No, bardzo się cieszę, niech leci sobie muzyczka. Fajna, fajna. Założyłbym słuchawki, ale moja fryzura by się zepsuła. Bo jak zauważyliście, trochę się zapuściłem. Chociaż w sumie, przynajmniej bym miał kontrolę, co się dzieje z tymi dźwiękami. Bo tak to teraz, jako że Atari jakoś nie było zbyt za głośną konsolą, to ledwo co słyszę. Więc zobaczymy, halo? No, tak też może być. What? Jednak nie. Tak nie będzie. Za niewygodnie jest mi w słuchawkach teraz. Odzwyczaiłem się trochę. Jeszcze będę musiał nagrać epizodyczną jakąś gierkę teraz. Uhuhu. A więc jeszcze raz, ludzie, przypominam o tak zwanych, jak to wcześniej Bio mówił, widzowie pod lupą, a u mnie to nie będzie miało jakoś nazwy, po prostu będę czytał najciekawsze komentarze wypisane oczywiście przez was. Co do odcinka. Uhuhu, przeżyłem to. Cóż za szok i niedowierzanie, że ja to przeżyłem. To jest dopiero, kurde, Rayman. Cały on, całe te. Dawać. Całe te klatki, kurde. Całe one. Pierwsza klateczka w Allegro Presto. Bardzo mnie to cieszy, że mam klateczkę w Allegro Presto. O Jezu, ta wersja na Atari Jaguar mnie wykończy. Psychicznie, moralnie i fizycznie. Dobra, myślę, że możemy sobie zedytować, co nie? Ponieważ już byliśmy tutaj. A więc edytongo! No dobra, jesteśmy z powrotem. I teraz w dół. Idziemy sobie w dół, w dół, w dół, w dół. Myk, wow. Pięknie, pięknie. I myk, jesteśmy z powrotem. I Jezus Maria, taćma. Zobaczcie, co ona odpierdziela. Widzicie, co ona robi? Tak nie było w późniejszych wersjach. Oni tylko zrobili to w wersji na Atari. Dlaczego? Dlaczego Ubisoft? Dlaczego? To mnie zastanawia. Pomyliłem przyciski, what the fuck? Co za głupota, za pomylenie przycisku widzicie, jak oberwałem ostro. Co to jest aż straszne, kurde. Moja trzecia próba. Dobra, skończ śpiewać pomidor, bo ty fałszujesz. Dobra. 17 minut nagrywania, to jest ładny czas, nie to co było w poprzednim razem, gdzie kurde spędziłem tutaj pół godziny. I wiecie, co jest najgorsze? Że jak otrzymujecie obrażenia, to wasza jakby speed fist i złota pięść jest stracona i macie potem zwykłą pięść. To mi się bardzo nie podoba na przykład w wersji na Atari Jaguar. Ale lubię jednak, że jest coś, co daje mi niezłe wyzwanie, tylko kurde mać. Czuję po prostu złość w tym momencie. I to przez to, że się też nagranie spierdzieliło. Rayman? O, dzięki. Jak widzicie, tutaj można bez problemu się dostać. I to nie chodzi o to, że twórcy ci tak nakazali, że nie masz się tu dostać. W wersji Atari Jaguar właśnie musisz się tu dostać. Później tylko było tak, że Rayman zaczął się ślizgać i ludzie sobie snuli teorię, że o, dostałeś się tutaj, to oznacza, że cheatujesz, że grasz nie fair. Właśnie to chodzi o to, że grasz fair.
Bo możesz jakby zdobyć to na dwa sposoby, albo za pomocą helikopterka, albo tak. O, i te trąbki teraz tu są. Siema, trąbki. Przez chwilę chciałem powiedzieć, że ich istnienie w ogóle nie ma sensu, ale no... Niestety ma w pewnym stopniu sens. Bo inaczej ta sekcja trochę wygląda, niż sobie ją zapamiętałem. Na wersji PC czy na PS1. Czy Sega Saturn. What? Dobra. Dostaniemy się tam do góry, please! O, dziękuję. Pomidorek podziękował. No, jak podziękowałem, to już źle. To już od razu Rayman musi spaść. Bo Rayman nie zasługuje na podziękowania. Ło! Co tu się odpierdziela w tym poziomie? No, do cholery jasnej. Że ja się poświęcam tak. Nie no, wiem, nikt mi nie każe. Spokojnie, ludzie, ja to wszystko rozumiem. To po prostu ze złości mówię. Ja pierdzielę, no. Bez jaj. 20 minut na nagraniu i ja nie mogę dostać się do pieprzonej, kurde, góry. Co za gówno. Nielogicznie trudne. What the fuck. Jezus Maria, ale będą rage'e w tym let's play'u. Ale będą rage'e, ale będzie się działo. No po prostu będę dymany przez tą grę na każdym kroku. Nie ma co się oszukiwać. A few moments later. Wow, doszedłem wyżej, ludzie. Wow, ludzie, zobaczcie, co się stało. Też to nie wierzę. Wow, i teraz się mogę bez problemu tu złapać. Nice. Naprawdę? Czy gra... O nie, tylko nie ta chmura. Jezus Maria, jaka frajerska chmura. Nienawidzę jej. Autentycznie jej nienawidzę. Dobra, udało się, jest! Udało nam się, 27 minut. Mam dosyć, kurde, słuchawek, dlatego ich nie założyłem. Po prostu w skrócie mam ich dość. A, jeszcze tutaj na dół. Dobrze, że mamy checkpoint. Ale zanim pójdziemy na dół, to chciałbym tutaj się dostać. Ponieważ tu są Tinksy i życie chyba. Z tego, co dobrze pamiętam. Owszem. Mamy 3 życia. Coś, co mnie bardzo cieszy, bo teraz jesteśmy... O trzy życia dalej od śmierci. I trzeba zrobić coś takiego, bo jak widzicie, sekcja w Allegro Presto dosyć uległa zmianie. Raczej tak wyglądał jej pierwowzór. Nie ukrywajmy. Dobra, jedziemy. I nie zapomniałem o tej klatce, spokojnie. A zaraz pół godziny będą, a my będziemy kończyć Allegro Presto. Kurde, no co będzie z następnymi poziomami? To jest pytanie. Pięknie. Dobra. I skok wiary. Spierdzielaj mi, ty głupi ty. Ty głupia trąbko, kurde. I to jest przegięcie pały. Dacie kurde tego łowcy pod sam koniec. I to jeszcze na takiej malutkiej platformie, gdzie Rayman ma duże prawdopodobieństwo, że spadnie. Nawet soku się nie mogę napić. Co za... Dobra. 5 na 6. No, to wiedziałem, że zginę.
To było do przewidzenia. Jaka muzyka w ogóle tu leci? Mnie zastanawia, czy cały czas leci ta muzyka z Banlandu? Wiecie co? Czekajcie, dajcie mi posłuchać. A, teraz ta leci, dobra. Tutaj byłoby życie, co za skambagi życia postanowili pozabierać. Wiedzieli, że kurde, nikt w Polsce nie będzie chciał ograć wersji na Atari Jaguar i się znajdzie pomidor, żeby mu trochę popsuć nerwy, co nie? Na to gra czekała, żeby mi zepsuć nerwy. Po tej grze chyba nagram coś naprawdę na luzie, na luzie, na luzie, na luzie, na luzie. Coś takiego, co dawno nie było, czyli randomowe gierki. O, pięknie, 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 kurde, pięknie. O, dziękuję. I mamy wszystkie klateczki, cieszę się niezmiernie. Skaczę z radości wręcz. W ogóle ostatnia sekcja z tym, Mr. Saxem jest tutaj skasowana. Nie wiem czemu, ale po prostu nie ma jej. Czyli po prostu poziom kończymy na tej sekcji. Nawet tuniku nie zdążyłem zrobić, to jest żałosne po prostu. To jest w cholerę żałosne. Nie, nie będę przeklinał, spokojnie. Ale cieszę się, że nie ma tutaj możliwości ślizgania się, bo znając mnie i to, co się teraz tu odpierdziela, właśnie by się tak to skończyło. Jestem na dobrej drodze, żeby stracić kolejny budzik. Pięknie, straciłem budzik i przy okazji łowcę zabiłem. Jej! Mamy jeszcze tylko trzy budziki, ludzie. Pytanie będzie, co to będzie dalej? Może stracę je wszystkie w Banlandzie? Łohoho. O, jeszcze lepiej, musimy iść tam. Dobra, wiecie co? Edyt, widzimy się tam. Dobra, jesteśmy na miejscu zbrodni, ludzie. Obrywaj, gnoju. No i pięknie. Udało się, mamy jedno życie. Wow, uszedłem cały. Jezus Maria, ile oni nawalili tych... Wiecie co, to jest dla mnie przegięcie pały, co oni tutaj odpierdzili. Ale przy okazji fajna ścieżka tutaj. Z tych zielonych cosi. Do magika nie idziemy, mamy go w dupie. Ja sobie go... Zrobię chyba o tym odcinek, jak będę przechodził pozostałe te rundy. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to! Powiem wam, że na każdym kroku powoli zaczynam dostawać rage'y. Na każdym kroku. Co się nie stanie? Czy to będzie mały fail? To zaczynam drzeć japę na cały dom. A jestem na szczęście sam, więc to tyle dobrze, że wybrałem odpowiednią godzinę na nagrywanie. Ale serio, te antytunki, to wszystko to jest tak... Że co? Że co? Czemu nie było tej chmurki? Aaaa, Jezus Maria, i znowu od początku, nie? Świetnie po prostu. Ta gra doprowadzi mnie naprawdę do wyniszczenia kompletnego. Mój umysł tego, kurde, nie zniesie. Jest, patrzcie na to, kurde. Ja pierdzielę. Powiedzcie, że to już będzie koniec, błagam. Powiedzcie, że to już koniec, błagam. Proszę, proszę, powiedzcie, że to już koniec tej męczarni. Jest, w końcu. 40 minut na nagraniu, a ja dopiero kończę drugi poziom w drugim świecie. No to jest po prostu przegięcie pały w tym momencie. Ale dobra, Betilla nas, że tak powiem, ochrzciła. Ochrzciła, po prostu nas ten. I wiecie, pstryknęła. Piu, piu, piu. I mamy teraz moc helikopterka. Jej, wszystko się nam tutaj ten zapisało. Świetnie, jestem zadowolony.
Naprawdę. No dobra, czas na Gong Heights. Jak tu będzie muzyka brzmieć? Ej, to jest ciekawa nutka. Niech se leci. Widzę, że tutaj są dosyć chyba oryginalne nutki. A raczej takie, które nie leciały w wersjach późniejszych. Zauważyłem. O, i pięknie. Z failem zaczynam. Dawno nie failowałem swoją drogą. Wiecie? Dobra. Żarty na bok. W tej wersji w ogóle coś ciekawe, muzyczki naprawdę są spoko. Takie niektórych w ogóle nie słyszałem nigdy. Ja nawet ciekawie brzmią. Tylko ja mam nadzieję, że nie będzie to wyglądało jak moja... What the fuck? Kto się tam dobija na tej klatce? Co oni odpierdzielają? To tak kurde stuka. W te drzwi. I to jeszcze nie moje. Na szczęście. Bo ja bym znalazł takiego żartownicia, co mi kurde stuka w drzwi. Tak napierdziela. To bym mu pokazał, gdzie kurde zimują raki. Pięknie, druga klatka, ludzie, druga klatka. I trzecia klatka. Miałem na po drugiej. Nice. Ciekawe, czy ja dojdę do drugiej sekcji, chociaż i skończę to pierdzielone Gong Heights. I czy skończę Banland. Wiem, że głupio byłoby, gdybym to powiedział, ale w sumie co mi szkodzi? Czy jest mi wszystko jedno, ale... Hej! Nic się nie zbagowało jeszcze! Żadna muzyka się nie zbagowała, nic. Tak? Nie zbagowała się, co nie? Bo... No nic się nie zbagowało, lol. Wiecie co? Dam sobie teraz tutaj tak. Przynajmniej będę słyszał lepiej. Ale nic się nie zbagowało. Są plusy. Mam nadzieję, że w ogóle w sposób informatywny prowadzę ten let's play. Nie, nie kończę odcinka, tylko że coś tam przekazuję o grze i sami zresztą chyba widzicie na ekranie też. I że w sposób ciekawy go prowadzę. Pamiętajcie, że te wszystkie rage'e to nie jest nic aktorskiego, tylko to jest wszystko na żywo. Jak Rayman ty to żeś zrobił? Jak ty żeś tego dokonał? Weź ty mi to powiedz. Nie mogę skończyć kurde głupiej końcówki poziomu. Ja kurde chyba tu na zawsze zostanę w tym Gong Heights. Serio. Dobra, widzimy się tam. Nie ma sensu, żebyście to znowu oglądali. Nie no, to jest przygięcie pału w tym momencie, nie? Tak! Strzeliłem game overa. Zgadliście. Jeszcze tylko dwa budziki zostały i... Będzie wpierdziel. Ten budzik po prostu przyjdzie i przypi***li Raymanowi. Że Rayman po prostu się zesra, kurde. Okej, chwila prawdy, ludzie. Jest! W końcu się udało, skończyliśmy poziom! Fajna muza leci. Ale nie wiem, co to jest za muza w ogóle. Ale fajna. Dyn. Aha, fajnie. Dobra. Nie ogarnąłem. Czasami się dźwięki bugują, nie wiem czemu. Oj, pięknie, mamy wszystkie klateczki. Co to w ogóle? Co ten be... What the fuck? Co tu robi? A przy okazji w pauzie, jak widzicie, mamy tutaj wszystko na maksa. Raczej to o tym wam wspominałem już w poprzednim odcinku, ale wiecie. Tak to jest, jak chcę po prostu coś kreatywnego powiedzieć. Ale mam nadzieję, że u was pogoda dopisuje. U mnie napadało tyle śniegu, że to szok. O!
What the fuck? Ej, to życie sobie weźmiemy. Nie ma bata. Co to ma być? Pięknie, haha, dobrze. O to chodziło, 3 życia. Yes! Dobrze, Gong Heights mamy zaliczone. O, tutaj się teraz pojawia safe. A on, pamiętam, że w późniejszych wersjach był tutaj, pod Gong Bongo Hills. Dobra, nieważne. Zapisujemy. Ja naprawdę, ludzie, ja z chęcią poszedłbym się uspokoić do Blue Mountains, nie? Ja z chęcią bym tam poszedł, kurde, uspokoił swoje nerwy i się wychillował. Ale nie mogę, bo muszę skończyć Bandland. Więc lecimy z Mr. Sax Hula Baloo. Dobra, jedziemy. Mr. Sax Hula Baloo, ostatni poziom drugiego świata. Jak dla mnie to Bandland powinien być, kurde, światem trzecim. Bo świat trzeci w przeciwieństwie do Bandlanda jest taki lightowy. Po prostu, to jest miód na moje uszy. Co? Co ja powiedziałem? Miód na moje uszy? What? Nie o to chodziło. Chodziło o to, że jest po prostu taki lightowy, że tyle. Że po prostu jest zajebiście, jak jest lightowy. Dobra, mamy pierwszą klateczkę. Cieszę się. A wy? Mam nadzieję. A, widzicie, teraz mając moc helikopterka, jest łatwiej się po prostu dostać. A, klateczka, myślałeś, że o tobie zapomnę? Nie tym razem. Naprawdę wybaczcie, że ja teraz tak jestem wyciszony i że się jąkam, ale uwierzcie mi, mam do tego powód. Ja przeżywam to po raz trzeci lub czwarty. I mam nadzieję, że po raz ostatni. Naprawdę gra mnie dyma na prawo i na lewo, bez mydła. Bez żadnego przegięcia, po prostu mówię, bez mydła ta gra mnie po prostu dyma. I czuję z tego frajdę i satysfakcję. Mnie to strasznie dziwi, ale dobra. Zostawmy to bez komentarza. Ale hej, to jest poziom, w którym to możemy zdobyć wszystkie klatki w pierwszej sekcji, bo druga sekcja to już jest boss. No, atakuj. Fajnie. Co to było w ogóle? Gin, w końcu zginęła. Znaczy wiem, że już zginęła w momencie, kiedy powiedziałem, że ma zginąć. Ale walić to. Ja pierdzielę, ta gra mnie wykończy psychicznie, błagam ratunku. Nie no, żartuję, oczywiście nie będę stękał, nie jestem pizda. Po prostu wiecie, ta gra wzbudza we mnie, a raczej ten port tej gry wzbudza we mnie takie różne odczucie, że to jest szok. O, pięknie. Czemu tak nie było na przykład w wersjach oryginalnych? Czemu tylko to jest zastosowane w wersji na Atari Jaguar? Nie wiem, bo Ubisoft nie myśli o swoich fanach. Dokończyłem. O, nie ma tej wróżki pomniejszającej. Ej, zaraz, skoro jej nie ma, to jak zdobyć tamte klatki? Właśnie teraz tak doszedłem do wniosku, jak to zdobyć, skoro nie można? Bo nie ma wróżki. Chyba że ja nie wiem o jakichś dwóch klatkach. Nie, no to było pewne, że ja z game overuję, niestety. Unlucky. Ostatni budzik, ludzie, ostatni zero. Okrągłe zero. Wszystko się dla mnie tragedią skończy. O,
Proszę bardzo. Jeszcze raz przechodzimy. Tak więc my się widzimy tam. To się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. Ludzie, straciłem po prostu wszystko. Wszystko w sześciuteneczko, jak widzicie na załączonym obrazku. Yeah! Cieszę się, straciłem wszystkie budziki. Game over. Zostanę wyrzucony do menu. Oczywiście muszę sobie skipować to. Niestety. Ja pierdzielę, no szybciej! ...34%! Jeden budzik. No i cóż! Postaram się wam później dograć resztę odcinka, bo szczerze powiedziawszy... ja padam po prostu, potrzebuję chwilę odpoczynku. Dajcie mi z jakieś 20 minut i... dogram wam dalej odcinek. Tak więc ZW. A few moments later. Wow, jestem tutaj, gdzie jestem, ludzie. Po prostu... powiem wam prawdę, nie zrobiłem sobie w ogóle przerwy. Na moim liczniku w OBS jest już godzina i jedna minuta nagrania. Tak więc, no, całkiem nieźle powiem. Całkiem nieźle. Po prostu postanowiłem, że jestem jako, że uparty jak osioł, to niech będzie. Niech zaryzykuję. Najwyżej to ja stracę na zdrowiu, a nie wy. Wy będziecie mogli mieć po prostu ubaw po pachy. Patrząc jak ja rage'uję, przeklinam, denerwuję się i tak dalej. Dawno nie było żadnego portu jakiejkolwiek gry, który spowodował u mnie takie po prostu wahania emocji. Ze złości na smutek, a ze smutku na po prostu nie wiem na co. Co w ogóle, co to było? Widzieliście to? What the hell? Dobra, walić to. Dobra, mamy literkę P. I jest perkusja. No dawaj. No. Dawaj, szybciej do przodu, a nie stoisz w miejscu i się zastanawiasz, kurde, ta głupia perkusja się... O, dobrze, że przetrwałem to, bo to by się skończyło dla mnie naprawdę bardzo źle. Trzeba dostać się teraz na samą górę, bo tu jest klatka, a tam u góry będzie życie chyba. Chyba, że zostanę wydymany i coś innego będzie, to wtedy się wpienię dosłownie. Okej. Okay. Siema, jestem u góry. Jest życie. Jest uśmiechnięta gęba. Co się szczerzysz, kurde. I myk. Pięknie. Czas na walkę z bossem. Dobra. Więc Mr. Sax polega na tym, że on będzie wypuszczał te takie nutki i po prostu musisz tymi nutkami go unicestwić. Po prostu wysłać na niego te nutki, bo... Bo tak gra ci każe. I potem te złe nutki zamieniają się w te dobre i on otrzymuje obrażenia, jak widzicie sami. A więc spierdzielamy przed nim jak najszybciej. Jezus Maria, jaki on szybki jest. Albo ja idę za wolno. Pff. O, albo to. Stracił 6 punktów zdrowia. Bardzo mnie to cieszy. Może jakaś jeszcze nutka?
Nie, życie! Życie! O nie! A, dobra, teraz jest coś takiego, że on już ma osłabione punkty zdrowia. I ma tylko 6 punktów. To nieźle. To niezły z ciebie, Mr. Sax. Ale straciłem szansę na życie. No nie, to już jest przegięcie pały w tym momencie. Trudno. Ale tutaj jest inna muzyka, z tego co słyszę. O, on robi teraz ten taki, ten zmylający skok, że on tak, wiecie, skoczy, podchodzi i tyle. Jeszcze 3 punkty zdrowia ma. To nieźle, kurde, niezły Mr. Sax. Jeszcze 2 punkty, please. No, zginiesz. Proszę, poddaj się. No, ja cię o tak wiele nie proszę. No, ja pierdziulę. Czy to jest, czy moją prośbę tak ciężko spełnić? Może jest ona za słaba. Może mam życzyć ci, kurde, śmierci. I twoim dzieciom, kurde. Ty spierdzielony saksofonie, ty. Trochę się odpaliłem, wybaczcie. No, dobra. No. No. Były 2 bomby. I teraz dawaj. Dzięki, po bosie. Wow. Pięknie. Jest! Udało się, ludzie, skończyliśmy to, ja pierdziule. Odłożę słuchawki. Dobra. Słuchajcie, ludzie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przechodziłem przez niewyobrażalne męczarnie. No i cóż, widzimy się w odcinku 3, który będzie dopiero za jakiś czas. Poczekam tak z tydzień lub 2 na to, żebyście na spokojnie obejrzeli te 2 odcinki i czekam na najciekawsze komentarze z waszej strony. Z tej strony byłem ja, czyli Pomidor.pl. Mam nadzieję, że wam się podoba. Ja chyba idę spać, bo jestem zmęczony, kurde, tym, co się tutaj działo, co się tu odpierdzieliło w tym momencie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapkowania, no i mam nadzieję, że w ten informatywny sposób ciekawie prowadzę Let's Play. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć.